Witam serdecznie, moim gościem Mariusz Czajna, Newag. Witam serdecznie. Mariusz, troszkę smutny, no nie ma się co dziwić. Jest takie przysłowie, niewykorzystana sytuacja się mszczą. Dzisiaj dobitnie pokazuje to wasz mecz. Szczególnie 37 sekund przed końcem meczu. Czy mogło być, a skończyło się 4-2? No dokładnie, nie ma się co oszukiwać. Dzisiaj sobie już na pewno zamknęliśmy definitywnie drzwi do tej pierwszej piątki, która już gwarantuje to bezpieczne utrzymanie. No cóż, rzut karny niewykorzystany, tak jak właśnie mówisz. Stare piłkarskie powiedzenie się dzisiaj sprawdziło. No musimy się skupić tutaj na walce o utrzymanie, nie ma co tu już marzenia, już definitywnie zostaje pogrzebane, mówię o awans do piątki. Także skupiamy się na walce o utrzymanie i musimy te kolejne dwa mecze koniecznie wygrać, żeby już w miarę bezpiecznie wejść w tą drugą fazę sezonu. Co się stało, że dzisiaj ławka, patrząc na przekroju całego sezonu, nie była mała, a dzisiaj tylko dwie osoby na zmianę? No tak, no odeszło od nas dwóch zawodników, także kadra się troszeczkę uszczupliła. No jest takie powiedzenie, że tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Także gramy tymi zawodnikami, którymi mamy, no i musimy tą ligę obronić tym składem, którym mamy. Czasem bywa tak, jest to dość tak na przekór, że drużyny, które mają mniejsze składy, szczególnie na hali się to pokazuje, wtedy grają lepiej. No tak, zgadza się. No, pamiętam taki mecz w zeszłym sezonie z Akademią Gol. Praktycznie mieliśmy jedną osobę na zmianę. Mecz, który decydował o wejściu do piątki. Wygraliśmy też bardzo ciężkie spotkanie z bezpośrednim rywalem. No i na pewno coś w tym jest, w tym co mówisz, że im mniej zawodników, tymczasem nie ma problemu ze zmianami. Jakaś ta organizacja gry, te zmiany są bardziej takie usystematyzowane. Nie ma chaosu i na pewno coś w tym jest. Wiśniowski zagrał dzisiaj bardzo dobrze, konsekwentnie. A co możesz ty powiedzieć? O swojej drużynie? O Wiśniowskim 2. O Wiśniowskim 2. No na pewno bardzo ambitnie zagrali. Też był, dla nich był mecz podobnie jak dla nas o przysłowiowe 6 punktów. Wygrali, gratuluję im serdecznie i życzę im utrzymania. Zapytam kapitana, chociaż tydzień tam pytałem twojego kolegi z drużyny, czy awans do tej pierwszej ligi to też jest pokłosie tego, że macie słabsze wyniki, czy forma aktualnie jest troszkę gorsza? Co bardziej byś tutaj patrzył na tą odpowiedź? Czy bardziej to, że jesteście w wyższej lidze, czy bardziej, że jednak forma słabsza? Ja powiem tak, widziałem wywiad z Konradem sprzed kilku tygodni, przed świętami i zgadzam się z nim. Tak, zgadzam się z nim, że poziom jest naprawdę wysoki w tej pierwszej lidze. Aczkolwiek w zeszłym sezonie druga liga też była bardzo mocna. Były bardzo mocne zespoły Instal Service, gdzie grali doświadczeni zawodnicy z przeszłością jeszcze na boiskach trzecio-drugo, nawet w ekstraklasie niektórzy grali, także na pewno ta liga była mocna i ten sukces, który osiągnęliśmy w zeszłym sezonie, no chcieliśmy jakoś tutaj potwierdzić w pierwszej lidze, no ale niestety na razie te wyniki są dalekie od oczekiwań. No mam nadzieję, że te dwa mecze, no musimy je wygrać po prostu, żeby marzyć o utrzymaniu, bo nie możemy też patrzeć na inne drużyny, że inni będą grać dla nas, tylko musimy się wziąć w garść i po prostu zacząć te punkty zdobywać, bo za piękne oczy nikt nam tutaj punktów nie da. Tego życzę, żebyście spełnili swoje cele w tym nowym roku. Dziękuję za wywiad. Dziękuję również.